przyjemność kiedyś poznać wspaniałego człowieka, który nawet pojechał z nami na co najmniej jeden z festiwali. Tak, czy jeszcze go z nami był? W Biłgoraju. Ale tak, ale zanim dojechaliśmy do Biłgoraja, to jeszcze pojechaliśmy do Poznania, do Michała. Michał wtedy studiował w Poznaniu. Był jeszcze jakiś wieczorek, bo coś kojarzy, że jakaś taka była towarzyska tak. Rzecz. Tak, w nocy dopiero startowaliśmy. Tak. I jechaliśmy całą noc pociągiem, poznaliśmy Zygmunta. Zygmunt wówczas miał 61 lat, cierpi na taką przypadłość, która się nazywa tajemniczo schizofrenia. To był już dość dojrzały schizofrenik. Schizofrenia jest przypadłością, która dotyka często osoby młode. Natomiast tutaj mieliśmy do czynienia z kimś, pewnie za młodu miał różnego rodzaju epizody, które gdzieś tam dojrzały, natomiast on nie miał takich młodzieńczych odpałów. To nie była tak zwana hebefrenia, że nie było wiadomo kiedy, co mu od... Czy troszeczkę była, bo był szczęśliwym człowiekiem, ale był bardzo przewidywalny. Czasami zmieniał się Elvisa Presleya, czasami zmieniał się w Leśmiana, czasami się zmieniał w strasznego zgredę, który narzekał na wszystko, co jest związane z polityką, bez względu na to, zamieniał się też w krytyka muzycznego. Krytyka muzycznego, no postarał się zamienić w każdego i to zawsze był on. To nie jest tak, że on się zamienił w kogoś, kto nie był przewidywalny. Było kilka takich postaci, które można było zidentyfikować. Czasami było to szaleńcze szczęśliwe, czasami szaleńczo smutne. Chociaż kiedy było szaleńczo smutne, to wtedy też uciekał od ludzi. Dlatego ludzie częściej go kojarzą jako człowieka szaleńczo szczęśliwego niż smutnego. No tak to wygląda. I na podstawie przeżyć z Zygmuntem Michał stworzył wspaniały tekst, który świetnie opisuje tę przypadłość, a przynajmniej jeżeli nie jest się blisko związany z taką osobą, nie jest się rodziną i nie musi się jej wspierać, tylko się po prostu w momentach euforii można sobie pozwolić na to, żeby sobie szaleć. Bo to nie jest tak, że to jest kolorowe i fajne. Czasami są te momenty właśnie dołu, gdzie jest smutno. Ale my będziemy tutaj mówić, tutaj tam też pada ten smutek, ale smutek jest taki dość delikatnie określony. No dobrze, już koniec zagrywamy. Stoję przed lustrem, podnoszę grę, która z postaci wedrze się w grę. Przed lustrem stoję, ślepia błyskają. Poczułem właśnie nowy zer. I tak ciągle się przyjaźnię z rozdwojeniem jaźni. Kontempluję rozdwojenia, wydobywam światło z cienia. Taka moja schizofrenia. Jakże tu pięknie, jakże uroczo, po głowie same dobre myśli kroczą. Mamy dziś ochotę zanurzyć się w dali, trochę w tym szczęściu szkło świata wysmalić, trochę się pośmiać, trochę pokrzyczeć, wężowym szeptem piękno wysyczeć, rozdać całusy charytatywnie. Ja muszę myśleć pozytywnie. I tak ciągle się przyjaźnię z rozdwojeniem jaśni. Kontempluję rozdwojenia, wydobywam światło z cienia. Taka moja schizofrenia. Dziś mam ochotę wszystkim dopieprzyć, wybić im z głowy wywietrzyć te wszystkie miłe słowa i gesty, przy terstwie swoim się zalać bez reszty i cały świat zalać humorem i sielczem czarnym. Niech padnie z rumorem cała naiwność, cała przykładność. Ja muszę poczuć straszną radość. I tak ciągle się przyjaźnię z rozdwojeniem jaśni. Kontempluję rozdwojenia, dobywam światło z ciebie.
smutność, jakąś nieznośną, donośną drętwość, drętwiznę wody, powietrza i ziemi. Niechaj mi stopy będą ciężkie, niechaj przycupnę miażdżone czasem, niechaj mój świat porośnie gęstym lasem, lecz nie zielonym, w żadnym razie cudnym. Ja muszę dziś okropnie być smutny. I tak ciągle się przyjaźnię z rozdwojeniem jaźni. Kontempluję rozdwojenia, wydobywam światło z cienia. Taka moja schizofrenia. Ja już dość mam schizofrenii, co się codzień w oczach pieni. Ja już dość mam rozdwojenia, jaśni mojej istnienia. Ja już dość mam tylko burszów, trochę szczęścia, buddyzmu, smutku i postulat mam specjalny. Ja dziś muszę być normalny. I tak ciągle się przyjaźnię z normalnością moją kaźnią. Poczyszczona wszak istnieje człowiek, raz płacze, raz się śmieje, raz jest czort nie do zniesienia.